Eurosa sobie zdobyłem ostatnio, chyba w zeszłym tygodniu był. A my mamy Nissana 350Z do tuningu. 350, chociaż z przodu wygląda jak... No trochę inaczej wygląda, ale dobra. Chodźmy sobie porobić ten wóz. Zobaczymy, jakie ma opcje tuningowe. Niektóre z tych samochodów tutaj mają strasznie wybujałe opcje tuningowe, nie? Jak w zeszłym tygodniu tuningowaliśmy sobie Subaru 22B. Fantastyczny samochód i powiem wam, że on ma zajebiste przyspieszenie, tylko że on ma niską prędkość maksymalną. I w wielu wyścigach, w wielu pościgach przede wszystkim, udawało mi się nim nawet wygrywać. Jest świetne auto. Świetne. No, z przodu to nie wiadomo, czy to jest 50, czy to jest 70, no nie? Tak, o co tu chodzi? Dobra. I tak, zobacz co się dzieje. Rockstar zrobił taki zlot i tutaj możesz sobie przeglądać furki stuningowane przez grę automatycznie. I zobacz, ludzie sobie tu stoją, robią zdjęcia. Tu masz co tydzień wystawioną furkę, którą możesz zdobyć. I w tym wypadku, w tym tygodniu jest do zdobycia najnowszy w grze samochód. To jest niesamowite, że Rockstar zrobił taką niespodziankę. I to jest BMW M2. Zobaczmy, co trzeba zrobić. 5 wyścigów trzeba. Street race, serio? O kurde! Ale nawet, my to dzisiaj chyba zrobimy nawet. Ja pierniczę. Samochód kosztuje 1 100 000, 1,5 miliona. No to mniej więcej tyle, co reszta samochodów. Ale jest, tak patrząc na cenę, to chyba słaby jest, no nie? Także dzisiaj sobie go na pewno zdobędziemy. I tu mamy... Ja nie wiem, czy to nie będzie już ostatni samochód, jaki pojawił się w tej aktualizacji, co? Nie wiem, co to jest. Jakiś Nissan kuźwa, albo Mitsubishi? Ciul go wie. Dziwne. Wydaje mi się, że on może mieć fajne opcje tuningowe, ten samochód. Dobra, chodźmy już... chodźmy do Nissana 350Z, którego sobie zdobyłem w zeszłym tygodniu. Gdzie on jest? A, tu. Musimy zrobić jego tuning. Specjalnie nie robiłem tuningu bez was, ale zdobyłem go sobie niedawno. Idziemy. I zostawię sobie to malowanie, bo ono było... I ten kolor też sobie zostawię, bo ten samochód w tym kolorze zdobyłem z tego podium, nie? Tam powiedzmy. Okropny jest ten zderzak. Dobra, dajmy to. Zderzak tylny. O kurde. Nie wiem, czy chcę robić taką torówkę, aż tam coś takiego. Tu by pasowało poszerzenie, co nie? Pasowałoby. Wlot powietrza mi tu nawet jako tako pasuje. Że dajmy jakiś taki skromny. Czy bez wlotu? Z wlotem czy bez wlotu? Po co te wloty są właściwie? Oh my god. Dobra, dajmy na razie to. Spoilery ma strasznie spoko, zaraz do tego dojdziemy. O kurczę, można zakryć światła. Tam sobie takie coś. Engine block. A tutaj takie delikatne zmiany. O! Aha, tutaj mamy pokrywy takie do wymiany. Możemy też usunąć chyba pokrywę. Zostawiam chyba standard. Tutaj mamy rozpórkę i tuning silnika. Jezu, czemu to wszystko takie drogie jest? Dobra, dajmy coś takiego. Stokowe też są ładne. Okej, nie ma poszerzenia. No niestety, to jest tylko GTA. Ale nie, czekaj. Coś tu się z tyłu zmienia, zobaczcie. Ale to takie delikatne, to nie opłaca się chyba tego instalować. Dobra, maska. Tutaj mamy zapinki, to nie chcemy tego. Uha, ty! Ale fajne, zobacz. Tutaj też mamy takie... nie wiem, na co się zdecydować, ale chyba dam tą... rajdową maskę. Podoba mi się. Tak jakbyśmy naprawdę mieli jakiś wielki silnik pod tą maską. A dzisiaj miałem taki jakiś dziwny sen, że kupiłem sobie jakiegoś dużego Mercedesa, ale to nie był Mercedes G. To był Mercedes coś jak G, tylko że miał bardzo długi tył, ten bagażnik, i on był zakryty. A to też nie był pick-up, no nie? I miał ogromne koła, wielki jakiś silnik, bo brzmiał bardzo potężnie. Jakiś taki dziwny sen miałem w ogóle, nie wiem skąd mi się to wzięło. I kurde, obudziłem się niestety to był tylko sen. A to był jakiś stary samochód tak w ogóle. I to nie był G6x6, nie. On miał tylko 4 koła. Tylko, czekaj. Hop, światła. Jakie tu dajemy? Może purpurowe? O, niech będą kozackie. Tu by nawet neony pasowały. Dobra, malowanie i kolor zostawiamy. To mam jakby 90% mniej roboty przy tym aucie, bo mi to zawsze dużo czasu zajmuje. Dobra. Tak, to zostawiamy. I dach. Możemy jeszcze coś zrobić z dachem. Nie można dać koła zapasowego na dach. To nie chcę tego. Progi. Zaczynam od tych końcowych opcji, jako od tych najbardziej hardkorowych. Ja wiem, że ten samochód nie jest jakiś szybki, ani wyjątkowy chyba nawet, ale jest. Więc go sobie porobimy. Okej, i spoiler. I mówicie, że spoiler jest spoko, tak? No to ładujemy mu.
Tutaj zdecydowanie brakuje spoilera, więc trzeba koniecznie. O kurczę, ten jaki dziwny jest. Ciężko powiedzieć, czy mi się podoba, czy nie. Okej, faktycznie spoilery są mega scenowane. Nie są jakieś tam fikuśne, nie wiadomo co. Bardzo mi się ten podoba. Ale ma w nazwie MK2 i to mnie trochę drażni, ech. O, ale fajne te przeciwsłoneczne zasłonki. O, i gleba jest doskonała. Nie ma tam jakiegoś kambera ogromnego. Pięknie. I tuning, felgi mi się podobają bardzo, te które są. Ty, ale to nie są stokowe felgi. Są już wymienione, stokowe są takie, zobaczcie. Ciekawe. Czy driftowe opony daje? Myślę, że ten samochód do driftu chyba będzie dobry. Więc tak, spróbujmy te opony właśnie driftowe dać. To są chyba high end z tej grupy. Low grip weźmiemy sobie. No i jak będziemy driftować to... Dawno nie driftowałem, więc sprawdzimy sobie to. I światła mieliśmy fioletowe, więc tutaj też dajemy sobie fioletowy dym spod opon. Lekko przydymione szyby. No i chyba tyle, żeśmy go stuningowali. Zobaczcie, że zachowałem jego taki wygląd pierwotny, no nie? Siema, Żelek. Tak, właśnie dodatkowy kolor mogłem jeszcze zmienić. No, mam niebieską dokładkę. Trochę to słabo wygląda. No dobra, skoro jesteśmy w tuningowni, to spróbujmy to naprawić. Dodatkowy kolor trzeba zmienić. Ej, bardzo fajnie wygląda to auto. Naprawdę, po tuningu kozak, spoiler, maska. Chodźmy po ten dodatkowy kolor. To będzie... i... możemy w chromie dać. Ła, ale patrzcie, środek lamp się też zmienia. To słuchajcie, czerwony kolor musi być. Ty, a tutaj mamy takie akcenty jeszcze. Super. A może purpurowe właśnie, skoro idziemy w purpurę. Nie, czerwone musi być. Czerwone będzie super wyglądać. O, może coś takiego. Ekstra. Dobra, wyłazimy z tuningowni. Zły bohater z Tokyo Drift ścigał nim. Tak, ale trzeba przyznać, że dobrze nim driftował, no nie? Dobra, wychodzimy. Gdyby nie ten wlot na zderzaku, a faktycznie nie zauważyłem tego wlotu. Dobra, ziomek, wychodzimy z samochodu, bo ja chcę mieć pełną moc dostępną tej fury. O, ej, czemu mnie tak daleko złapało od tego? Kurde. Jest takie oznaczenie z reputacji klubu, tak? Ej, czemu? O co biega? Daleko byłem przecież od tego miejsca, gdzie się wjeżdża, no nie? Dziwne, no dobra. Nie można blisko podjeżdżać nawet. Myślę, że ten samochód jest do driftu bardziej w tej grze, bo jeździłem w wyścigach i za każdym razem jak ktoś się ścigał tym samochodem, to był mega daleko w tyle. Więc to jest zdecydowanie taki samochód zlotowy, aniżeli do tych takich wyścigów ulicznych czy tam pościgów. Chociaż myślę, że jakiś dobry kierowca ogarnąłby to na lekko, nie? Ciekawe, czy będzie można przenieść konto z PC-ta na PlayStation, jak dodadzą nowe wersje. Nie było tak do tej pory, więc chyba tak nie będzie. Bo jak było przenoszenie z PlayStation 3 na PlayStation 4, to nie można było przenosić sobie konta na przykład na Xboxa. Tylko PlayStation, Xbox. A no z PC-ta nie można było nigdy przenosić, nigdzie konta, więc... No bo na PC-cie można sobie kasę spawnować, nie? A tutaj na konsolach gra się na czyściocha. Dobra, zobaczymy, czy to polata trochę. Dzisiaj grałem w Drift 21, więc wiesz, jestem doświadczonym drifterem. O kurde, ponoć właśnie ten taki pick-up z tej aktualizacji świetnie driftuje. A ile w tym prawdy, to nie wiem. Ło, trochę go rzuca. Ciężko jest utrzymać go, nie? Tak. Dobra, spróbujmy trochę na ręcznym. Tutaj trzeba tak tapować ten hamulec ręczny, żeby... No i coś tam idzie. Szkoda, że nie ma wyścigu driftowego. Może to i lepiej. Jakby był bezkontaktowy. Właśnie nie ma tu nic o drifcie, no nie? Żadnych takich zawodów. Nic takiego nie ma tutaj w GTA. Rockstar powinien to jakoś zrobić, dodać. Zobaczymy, co zrobią na tej nowej wersji GTA na PlayStation 5. Chociaż wiecie co? Ja tak myślę, że to nie będzie nowa wersja GTA na PlayStation, tylko że to będzie takie PC-towe GTA z taką grafiką. Wiecie, naprawdę. Tak coś czujesz, to będzie po prostu PC-towe GTA. I już! No przecież nie zaczną nagle... Nie skończą nagle wypuszczać aktualizacji na PC-ta, no nie? Ej, no i dobrze, no jakoś tam lata. Na pewno lepiej się nie driftuje niż jakimś samochodem z napędem na 4 koła. Ale trzeba tego ręcznego tapować trochę. No, strefy driftowe by się przydały, pewnie. Tylko wiesz, jak driftować, no nie? Teraz dodali te opony driftowe. Nie ma tutaj chyba takiego systemu, który liczyłby ślizg albo coś. Bo patrzcie, jeśli chodzi o skoki, to jest, nie? Skoki jakieś tam samochodowe. Liczenie odległości jest, ale podczas driftu, no nie ma, nie? Powinni coś takiego zrobić, zdecydowanie. Teraz te opony driftowe, no jakoś tam się driftować da, szału nie ma, tak? I właściwie to jest takie obkręcanie samochodu cały czas. O, witamy Szczepana!
Jako... Czekaj, co? Nieznajomemu dałeś suba? Dzięki, Szczepan. Co za wariat. A ja też nieznajomemu dałem suba, what the fuck? Ja mu dałem, bo on źle tam kliknął i komuś się zrobił subskrypcję tą płatną. Pamiętasz nieznajomy? Tak było, tak było. Chyba miesiąc temu zresztą. Było, było, było. Pięknie, ej. Robi robotę. Wygląd tego samochodu jest naprawdę fajny. Wiecie co, no możemy jeden wyścig sobie przejechać, tylko dajcie mi... A czekaj, nie, może pojedźmy sobie razem wszyscy. Znajomi w sesji. Czekaj, kompresor tu w powietrzu jest. Coś tu rozwala. A, on się chyba bawi z policją albo coś, nie wiem. Mam nadzieję, że mnie nie zrakietuje. Bo wybucha blisko i uciekamy stąd, ty. 5 wyścigów ulicznych trzeba wygrać. Ło, to pewnie teraz gruba walka na tych wyścigach ulicznych jest, co? Same Kaliko, Sraliko jeżdżą. Słuchajcie, jak wygram tym samochodem wyścig uliczny, co jest mega trudne, to musicie coś dla mnie zrobić. Ale nie wiem co, to wy musicie wymyślić. Musicie coś zrobić. Możecie mi laurkę jakąś zespawać z czegoś i wysłać. Czekaj, czekaj. Ty, ale nie jest taki zły. Myślałem, że bardziej mu tą dupę będzie zarzucać. Nie, ja sobie to powygrywam. Dla mnie będzie dużo większa satysfakcja, jak trochę powalczę. A właśnie na PC-cie coraz to mniej Kaliko na wyścigach. Poważnie? Umiał chociaż spawać. Laurkę ci zrobię. Ej, czemu? O dobra, mam jednak te furki, okej. Biorę Eurosa. To będzie na 100% przegrana. Ten samochód raczej nie jest za szybki. Ale spróbuję, dam z ciebie wszystko. Jak wygrasz, to następną subskrypcję kupię na przyszły miesiąc. Ej, nie, no to musisz kupować tak czy inaczej. Halo. To nie, to jest za mało, za mało. Dobra, jedziemy. Dam z siebie wszystko. O, lubię ten wyścig zresztą, więc może coś z tego będzie. Zobaczymy. O kurde. O ty kurde. Dobra, jedziemy dookoła. O, nie mogę skręcić. Dobra, już te Kaliko, co tam wyszło naprzód, to już będzie ciężko je dogonić. Ale w ogóle patrzcie, no same Kaliko jeżdżą. Jedna tylko jakaś Porszawa niestuningowana. Co jest? Co tu się wyprawia? O ja, rzuca tym samochodem. No ja pierniczę, ja tu w skrót wjeżdżałem, halo! Ech, no zobaczcie jak daleko już jest to Kaliko z przodu. Jezu! I znowu tego gościa spotkałem. Ama! Kurde, ja się nie umiem spychać. Myślałem, że go rozwalę, ale nie, nie udało się. Co on zrobił, ty? Pa, 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 pa gościa. Leć stąd, spadaj! No jak się spycha, ty? Kurde. Ty, ale nie jestem ostatni. Ja jestem drugi. Tego pierwszego typka chyba nie dogonię. O, ale te krzaki spowalniają. Trzeba uważać na nie. Takie mam wrażenie, że samochód łatwo jest wprowadzić poślizg, ten, który ja mam. No i wydaje się być niestabilny, ale dosyć dobrze skręcę. Próbuję, próbuję. Nie no, tamtego z przodu będzie ciężko podgonić. Bardzo ładnie jeździ zresztą. Pozostali gracze to masakra jest. Ten jeden gościu, co w takim kolorowym Kaliko jeździł. Katastrofa. Ty, radzi sobie ta fura. Trudny jest do opanowania, to fakt. A ciekawe właśnie, jak z przyspieszeniem w porównaniu do innych aut z tej aktualizacji. Wydaje mi się, że słabo raczej. Dobra, już tamten gościu zakończył, więc no niestety nie zrobicie mi laurki. Nie pyknie jednak, ech. Ale druga pozycja, no. Ten jeden był chyba taki dobry, wziął Straliko, żeby sobie zdobyć M2. Ja chyba też będę Straliko jeździł, żeby jak najszybciej powygrywać i zdobyć M2. Subarką spróbować. Myślę, że Subarką spróbujemy sobie co najmniej jeden wyścig, bo bardzo dobrze przyspiesza, ale ma niską prędkość maksymalną. Na szczęście w tych wyścigach nie trzeba mieć wysokiej prędkości maksymalnej, żeby, wiesz, wygrywać, nie? Mało kiedy ta prędkość maksymalna się przydaje w tych wyścigach. Co za dziady. Bo przegrałem wyścig, to powinniście mnie wspierać, a nie unsubować. Jest. No i pięknie. Druga pozycja to nie było źle, ale widzieliście jak ci jeździli tutaj, no to takie kupię piwo na pocieszenie. Zapał do gry i sobie mówiłem, no to wszystkie fury zbywać. Mi się znudziło. O, niedobrze, niedobrze. Dobra, kupię sobie amunicję i wychodzę stąd. Podsumujemy sobie Eurosa. Obejrzymy go jeszcze dokładnie. Gościu jaki czas... Ej, patrzcie!
czas okrążenia nie miałem jakoś dużo gorszy. Miałem o sekundę gorszy od Kaliko. A tamten gościu naprawdę dobrze jeździł. Gdyby mnie tam ci ludzie na starcie nie poramowali, to może jakoś bym ogarnął, nie? Może by się udało nawet wygrać. Nie jest zły ten Euros chyba, tylko on jest trudny do opanowania. I dlatego ludzie go nie wybierają, bo jak cię ktoś stuknie, no to później już masz przerąbane, żeby wystartować. Ładny growler, no. Można by było go też tak zrobić w takiej zieleni. Tak się zastanawiam nad jedną rzeczą. Czy jak się skończą nowe samochody, żeby dodawać je na te podium do zdobywania w wyścigach czy gdziekolwiek, to zastanawiam się, jakie następne samochody albo pojazdy Rockstar będzie dodawał, żeby zdobywać. Chyba raczej takie zwykłe, nie? Myślicie, że będzie tak jak w kasynie? No bo w kasynie mamy do zdobycia jakąś tam furę albo pojazd, ale no dla większości jest to niedostępne. Będzie powtórka, tak? Znaczy nie dla większości, tylko dla niektórych jest to niedostępne tam, gdzie jest to zabronione, no nie? W sensie hazard. No myślę, że będą takie stylizowane bardziej auta, takie jak Kuruma na przykład, albo nie wiem, może Comet SR on się chyba nazywa, SR Comet, no nie? Także tak. No zobaczymy. Coś długo GTA się ładuje, chyba dzisiaj wszyscy grają w tą nową aktualizację. Nikomu nie chce się uczyć do szkoły. A właśnie wy się uczycie do szkoły? Kto chodzi do szkoły? Chodzicie do szkoły? Kurde, przerąbane. Do roboty niektórzy. O Boże, jak się długo, dobra, ja restartuję grę. Szkoda czekać. Pyk. Do końca życia do roboty trzeba zapieprzać. No jak? Do roboty na budowę. Teraz brakuje budowlańców, no nie? Tak, wiem, że ta zwykła kuruma sprawia, że nie można cię zabić w środku, tylko ona też nie ma jakiegoś mocnego pancerza, więc jak ktoś cię dużo będzie strzelał w tą szybę, to w końcu kuruma wybuchnie, no nie? Ale nie trzeba mieć nawet oznaczenia na kurumie. Bez oznaczenia też nie mogą cię zabić, wiesz? Rockstar coś spieprzył, jeszcze tego nie naprawili od początku aktualizacji. Mega dziwne. Wybuchnie, ale jest bezpieczne. Tak, tak, no to prawda, bo jak ktoś, jak ja gram teraz na auto-aimie i koło kogoś przejeżdżasz, to od razu cię nie zabije, no nie? Dobra, jesteśmy. No i stuningowaliśmy sobie furkę, sprawdziliśmy na wyścigu i co, wcale nie była taka zła, no nie? A mało osób ją wybiera, bo ona jest trudna w prowadzeniu. Łatwo ją wyobracać na lewo i prawo. Ciekawe, czy Rockstar o tym wie. Rockstar łata tylko chyba takie glitche, które pozwalają ci szybko zarobić kasę. Jakieś kopiowanie samochodów i tak dalej. To oni łatają praktycznie z dnia na dzień. Ale jakieś takie dziwne rzeczy to tak, jak im się zachce, nie? To nie jest ich priorytet zdecydowanie. Nie, także. I furka też ma chyba kiepski start, jak się gaz do końca dociśnie. Trzeba by było chyba jakoś glitchować ten start, żeby lepiej startować tym. No i to chyba ludzi odstrasza od tego samochodu, nie? Do takiego ścigania się. Ale ma spoko opcje tuningowe. No jak chyba każdy samochód z tej aktualizacji. Nie ma jakiegoś tam przesadzonego tuningu, więc chyba Rockstar faktycznie lubi 350, co? Z prawdziwości. I zrobili ją tutaj taką normalną. Zresztą to chyba nie jest pierwsza 350 czy 70, bo jeszcze był ten Nissan z Areny Wojny, no nie? Można było sobie go tak w miarę cywilnego zrobić. No a ten jest taki już typowo cywilny. W sumie nie wiem, odkąd opresora wypuścili, to wszystkie samochody powinny mieć co najmniej wytrzymałość dwóch rakiet, no nie? No ale jest jak jest. Okej. Okay.